Cześć, z tej strony Asia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Craftweny i dzisiaj przygotowałam dla Was dwie karteczki. Są w formacie DL i zostały przygotowane z kolekcji Primy With Love. Dzisiaj te kartki będą takie dość nietypowe, ponieważ będę tutaj robiła do nich sama tło. Jedno tło będzie zrobione za pomocą stempla, natomiast drugie za pomocą farbki akrylowej. W takim bardzo fajnym odcieniu jest to taka farbka Kameleon, czyli ma dwa kolorki w zależności od tego, jak pada światło. Ja tutaj to tło przygotowałam za pomocą kartek takich akwarelowych. I co prawda akwareli tutaj nie będę używała, ale one mają już same w sobie fajną taką teksturę, dzięki czemu będzie to też ciekawiej wyglądać na kartce. Biorę tutaj stempel i będę go przybijać bardzo nieregularnie, ponieważ tutaj nie zależy mi na takim super efekcie, ponieważ ta kartka jest w sumie w takim stylu trochę szabi, więc ten stempelek nie musi być jakoś super idealnie odbity. I odbijam go na górze i na dole. Dlatego też nie używam ani bloczka, ani platformy, bo nie chcę, żeby to było tak super idealnie przybite. I na razie odkładam to tło i będę przygotowywała to drugie, dlatego że ono będzie, to będzie robione farbką. Także będzie potrzebować troszeczkę czasu, żeby wyschnąć. Dlatego od razu, już tutaj, żeby nie tracić czasu, to od razu to drugie tło sobie przygotuję, zostawię do wyschnięcia i zajmę się drugą kartką. Także biorę tutaj tę farbkę, to jest farbka akrylowa i rozwadniam ją tak, żeby była troszeczkę taka, nie aż taka bardzo gęsta. Także najlepiej tutaj jest to robić za pomocą właśnie takiej podkładki. I tak jak widzicie, on już widać to takie właśnie, tą piękną taką perłowość, ale też to, że właśnie ta farbka będzie się mieniła na dwie kolorki. Jeden jest taki bardziej różowy, drugi taki powiedzmy jasny turkusowy, czyli to są idealne dwa kolory, które występują w tej kolekcji, dlatego myślę, że ta farbka super tutaj się nada. I to już tutaj w tym momencie widać, jak to wygląda. Że tutaj właśnie na środeczku, bo ona się lekko zagina, także na środku widać, że jest bardziej właśnie taka różowo-złota, a na bokach już ten turkusik nam wychodzi. Także zawsze fajnie jest sobie przemyśleć naszą pracę i takie rzeczy właśnie zrobić na początku, które muszą nam podeschnąć, a nie chciałam już tutaj używać nagrzewnicy i tego suszyć. Także wracamy do tego pierwszego tła. I będę je przyklejać za pomocą kostek 3D. Tutaj właściwie wszystkie elementy będę przyklejać za pomocą kostek 3D. To są kostki z firmy Scrap Boys i one mają 2 mm. Będę także używała później taśmy 1 mm, tak żeby niektóre tej rzeczy też no tak zrobić warstwowo. Tutaj to też jest właśnie fajny pomysł na to, żeby ta karteczka troszeczkę była bardziej 3D. Dlatego ja nie naklejam tego tła bezpośrednio na bazę, tylko właśnie naklejam za pomocą kostek 3D i dzięki temu to też będzie tutaj ciekawiej wyglądało i ta kartka właśnie nam tak dość mocno pójdzie do góry. Właśnie to, że tutaj naklejamy to kostkami, a nie klejem, to daje nam też tutaj taką możliwość, że jeżeli coś przyklejmy nierówno, to możemy to jeszcze odkleić i delikatnie odkleić i jeszcze raz przykleić. Natomiast klej, w zależności jaki, ale niektóre bardzo szybko wiążą, więc jest to już niemożliwe. I ja tutaj wybieram tło, które będzie na kartce. I tak jak widzicie, to jest mała kolekcja, więc ona nam nie starczy na całość. Dlatego też właśnie zrobiłam wcześniej to tło. I też posłużyć tutaj takim, można powiedzieć, przedłużeniem. Czyli będą takie dwa kawałeczki z dziurkacza, taka fajna koroneczka, która też tutaj będzie bardzo nam pasować. I też wszystkie brzegi będę postarzać. To jest takie narzędzie z Primy, które jest w tym momencie niedostępne. Natomiast każde tutaj narzędzie, którym chcemy się posłużyć do postarzenia, tutaj jak najbardziej nam zrobi robotę. A takich narzędzi jest dość sporo na rynku, także myślę, że dość sporo też takich narzędzi możemy znaleźć.
to już tutaj w tym papierze zrobiłam dwa przedarcia po to, żeby było lepiej widać wzór stempla i będę to zawijać właśnie po to, żeby nam się taka fajna tutaj przerwa zrobiła. I robię to za pomocą pensety, delikatnie palcami, ale też pensetą. To penseta jest dosyć taka cienka, bo to są takie, ma bardzo wąziutkie te końcówki. I dzięki temu też właśnie tak fajnie ona zagina, także te ruloniki są takie bardzo cieniutkie. I właśnie te koroneczki tutaj odwycięte, one są takie dość króciutkie, bo one będą po prostu wchodzić nam pod ten papier. I ja je zrobiłam właśnie za pomocą taśmy, która ma 1 mm, z tego względu, że nie chciałam tutaj, żeby sam ten papier był bardzo wysoko, a musiałby być naprawdę dość sporo wysoko, żeby no jeszcze pod spód właśnie dać te koronki, dlatego jakby te koroneczki, one mają, są podniesione każda na 1 mm i dzięki temu one będą jakby na tym samym poziomie, co papier. Tutaj nie będzie między tym różnicy. I na górną część tego elementu nakładam klej, no bo też nie chcę, żeby tutaj za bardzo też te elementy od siebie odstawały, a myślę, że to jest właśnie taki tutaj dobry sposób i też dzięki temu mogę teraz, zanim przykleję te oba elementy, mogę je skleić ze sobą. Też tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy to rozdarcie i żeby w tym rozdarciu nie było widać tego elementu koronki, to warto właśnie wcześniej sobie to skleić i tutaj przyklejam znowu kostki 2 mm, także tutaj dwa te elementy sklejone, one będą na tym samym poziomie. I teraz tutaj z kolekcji będę wybierać takie arkusze i elementy, które mi posłużą tutaj jako takie dodatkowe panele, dzięki którym też zrobimy taki efekt 3D, ale też to będzie fajniej wyglądało. I też będę używała tego skrawka papieru, który mi został z tego poprzedniego elementu, tylko będę używać po prostu wzoru, który jest na drugiej stronie. I tutaj wszystkie te elementy także postarzam, tak żeby to wszystko do siebie pasowało, żeby to tworzyło taką spójną całość.
Ja też tutaj wybrałam taki jeden malutki elemencik z napisem, myślę, że to też będzie fajnie wyglądać i tutaj wszystkie te elementy też właśnie będę przyklejać za pomocą tych kostek 3D 2 mm. Ja te elementy naklejam na siebie tak, żeby to dość ciekawie wyglądało, tak żeby to na siebie zachodziło, żeby gdzieś wystawało. Tutaj też widzicie, no dość długi czas zastanawiam się, jak to właśnie przykleić, żeby to jak najbardziej ciekawie wyglądało. Nie chciałam tego wklejać jedno na drugie, no ponieważ uznałam, że to po prostu będzie za bardzo zamknięte, a tak chciałam troszeczkę otworzyć tę kompozycję i dlatego no, postanowiłam, że to będzie lekko, te elementy będą za siebie wychodzić. I tutaj właściwie już ta kompozycja jest gotowa. Teraz zrobię napis. To będzie napis dla Ciebie i wykonuję go brush penem. Myślę, że takim fajnym, pasującym kolorze. I to będzie taki fajny element spersonalizowany, bo jest to mój własnoręczny napis. Długo się zastanawiałam, czego robić, bo mamy też tutaj napisy w języku angielskim, ale uznałam, że to tak bardzo nie przeszkadza, ponieważ te napisy w języku angielskim są tak malutkie, że one jakby tworzą po prostu tło tej naszej kartki, a nie są tym głównym elementem napisu. I teraz pozostaje nam tylko dodać kwiatuszki i też tutaj właśnie przykładam, sprawdzam, co mi będzie pasowało, co najlepiej tutaj się sprawdzi. Wybrałam dwa elementy w tym samym wymiarze i naklejam na klej na gorąco klejem, który mam w pistolecie VSN Creative i bardzo polecam ten pistolet, jest naprawdę bardzo fajny, on bardzo się nie nagrzewa i też jakoś bardzo nie kapie. Na kanale jest recenzja, pokazuję ten pistolet, jak działa, jak wygląda, także serdecznie Was zapraszam na ten film. Dokładam tutaj wcześniej wyciętych listków, te listki są w takim dość jasnym kolorze, tak żeby pasowały do całości kompozycji, ale też żeby nie przytłaczały jej. I też tutaj nie bójmy się tego, żeby te listki rozcinać i gdzieś tam w tę kompozycję dokładać. Wycięłam też takie mniejsze listki, one są w kolorze różowym, wycięte właśnie z tej kolekcji. Myślę, że to też tak fajnie wygląda i też fajnie jest dodawać właśnie elementy wycięte z samej kolekcji, bo wszystko wtedy mamy pewność, że to wszystko będzie do siebie pasowało, a też wygląda to, myślę, bardzo ciekawie. I zostało mi tylko dodać jeszcze kokardeczkę, ona będzie zrobiona z takiej wstążki vintage, ona się nazywa Old Fashion Ribbon, także to też jest taki fajny smaczek, ona jest taka właśnie już sama w sobie szabi, także bardzo fajnie tutaj pasuje i też nie chcę, żeby ten jeden koniec był taki odcięty równo, więc troszeczkę go szczępię jeszcze za pomocą właśnie pęsetki, tak żeby pasował do tego drugiego końca i też za pomocą kleju na gorąco będę tutaj przyklejać do tej kompozycji kwiatowej. Tak, żeby fajnie tutaj to z tego wystawało. I tutaj ta kartka będzie właściwie prawie gotowa, bo jeszcze na koniec, jak już dwie kartki będą gotowe, to jeszcze będzie malutki jeden elemencik, ale to zobaczycie na końcu. Natomiast ta kartka już jest właściwie gotowa, także tę kartkę odkładam i zajmiemy się tą drugą kartką. Ta druga kartka będzie zdecydowanie prostsza i ona będzie się składała praktycznie z dwóch tagów, i też takiej kompozycji kwiatowej dość delikatnej. Dość delikatnej, chociaż kwiatki będą dość spore.
Także już to tło, które mi wyschło, które jest zrobione właśnie z tej, z tą farbką, która ma taki efekt kameleona, naklejam na moją bazę DL. Tak jak widzicie już teraz, ona teraz w tym momencie jest taka lekko właśnie turkusowa, miętowa, a teraz jak się zmieniło światło, to jest różowa. Także naprawdę ta farbka bardzo fajny efekt daje i te farbki właśnie kameleony, myślę, że właśnie fajnie się sprawdzają do też tył właśnie w kartkach. I teraz wybieram dwa wzory i te dwa wzory będą tutaj mi tworzyły dwa tagi. Jeden tag będzie zrobiony za pomocą dziurkacza. Bardzo podobny dziurkacz jest też właśnie w sklepie, także też Was tutaj zachęcam do tego i też go podlinkuję w opisie. Natomiast drugi będę wykonywała za pomocą dziurkacza Chompera Crocodile i on tak ścina rogi. Niby to jest bardzo prosta rzecz, ale naprawdę bardzo ułatwia i w bardzo fajny sposób robi tagi. Papier mam przycięty, jest jeden jest troszeczkę węższy i krótszy, a drugi jest szerszy i grubszy, także ten większy będę wykonywała właśnie za pomocą dziurkacza ten tak, a ten mniejszy będzie właśnie przy pomocy, tak jak mówiłam, tego dziurkacza narożnego. I właściwie tagi są zrobione, ale je także będę za chwileczkę postarzać, a za pomocą Crocodile'a, którego również recenzja jest na kanale, właściwie to jest taka całkiem niedawny film, też będę go tutaj używać raz, że tutaj zrobiłam dziurkę, tak żeby można było przewlec później wstążkę, ale też właśnie w te dziurki za pomocą Crocodile'a będę dodawała jeszcze nity. Nity się często kojarzą, w ogóle tagi się często kojarzą z albumami, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też takie tagi zanitowane za pomocą Crocodile'a właśnie też dodać do kartki. I tę samą wstążkę, która była w poprzedniej kartce, odcinam dwa kawałeczki, też właśnie strzępię, żeby ona była taka vintage. I będę właśnie przewlekać przez dziurki, tak żeby tego taga wykończyć. Będzie to jedna wstążka w jednym odcieniu, ale mimo to będzie to też bardzo fajnie wyglądało. Tagi będę przyklejać do kartki również za pomocą kostek 3D, ale one będą zróżnicowane w wysokościach. Ten większy tag, on będzie właśnie tylko na te 2 mm, natomiast ten mniejszy, on będzie na 4 mm, czyli będę po prostu dwie kostki sklejać ze sobą. Natomiast w tym miejscu, gdzie będą się łączyły te tagi, to na ten mniejszy tak nakładam tylko jedną kostkę, czyli 2 mm. Dlatego, że no, jak będziemy przyklejać jeden tak do drugiego, no to już wiadomo, że ten pierwszy jest troszeczkę podniesiony, więc tutaj nie możemy dać tego dystansu więcej. Tak jak widzicie, ten tak, mimo tego, że on jest wycięty z małej kolekcji, chociaż tutaj akurat w Primie jest tak, że tam mam jeszcze ten taki marginesik u góry, co też wykorzystałam, to właściwie ten duży tak, on nam wypełnia całą kartkę DL-kę, włącznie z tą wstążeczką. Zostaje nam tylko naprawdę mały, delikatny fragment na dole. Także widzicie, też z małej kolekcji właśnie można zrobić kartkę DL-kę, po prostu wykorzystując tło własnoręcznie zrobione, a tutaj naprawdę jest mnóstwo różnych możliwości. I będę tutaj też dodawała również do tego taga
takie właśnie te fajne, malutkie karteczki. One są z napisami, ale też później będę dodawała po prostu do kompozycji, tak żeby to jednak ona tak fajnie tworzyła całość. I tak samo jak wcześniej, tutaj również postarzam brzegi. I teraz przyszedł czas na kwiatki. Ja mam kwiatki dedykowane tej kolekcji i są, one to są dwa sety. Jeden set to jest takich mniejszych kwiatków, które są typowo papierowe, te nic o nich nie ma, natomiast te drugie również są papierowe, ale są już większe i mają one, słuchajcie, taki efekt cukru. Czyli są posypane takim, powiedzmy, brokatem, który jest taki bardzo gruboziarnisty i przypomina, no mi przypomina cukier albo malutkie kawałki szkła. I tutaj również za pomocą kleju na gorąco przyklejam te dwa elementy. Tutaj chciałam właśnie, tutaj jakby na tej kartce mniej się dzieje, bo jest mniej tych elementów, są tylko te dwa tagi, więc tutaj dodaję tego większego kwiatka, tak żeby no też tutaj właśnie coś był taki element, który przykuwa wzrok i który jest taki właśnie mocniejszy. Także uznałam, że właśnie tutaj nie będą dwa małe kwiatki, ale jeden kwiatek musi duży też się tutaj znaleźć. Ta kolekcja naprawdę jest cudna, jest taka właśnie szabi, ale jest też taka bardzo, bardzo, bardzo słodka, więc myślę, że nada się świetnie na jakieś kartki urodzinowe dla kobiet, na kartki walentynkowe, a walentynki już tuż, tuż. Także myślę, że tutaj wiele fajnych prac może z tego powstać. I przyklejam już ten ostatni elemencik, który nam tutaj też jeszcze fajnie tak wypełni te prace. I to już właściwie będzie tyle. Praca jest skończona, kartka widzicie jest dość prosta, ale myślę, że fajnie wygląda. Ale tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest jeszcze koniec, bo biorę jeszcze tutaj te dwie kartki i zrobię chlapania. Chlapania to jest coś, czego się zawsze bardzo, bardzo boję, ale uznałam, że tutaj będą pasować idealnie i właśnie za pomocą tej farbki akrylowej, którą używałam wcześniej do tła, do tej kartki tagowej. Troszeczkę ją rozwadniam i za pomocą pędzelka stukam tak delikatnie o palec. Tutaj nie za bardzo mi tutaj spadały te krople, więc dodałam jeszcze wody i robię chlapania. Chlapania robię na kartkach i na całej przestrzeni wokół kartek, więc całe biurko było wychlapane tą farbą, ale myślę, że efekt jest bardzo fajny i, no i dodaje takiego fajnego efektu. Ja słuchajcie, tę farbę szybciutko ścieram za pomocą chusteczki, no tak, żeby ona za szybko tutaj mi nie zaschła. No i to właściwie wszystko. Dwie kartki w stylu shabby, takie romantyczne, gotowe. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.